Nasze ciche, kameralne łowisko. Absolutna dziewicza atmosfera. O, idzie. Oj, 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 oj. O, idzie ładnie. Poszła w dół. Niestety. Ale w dół idzie. Spróbujmy. No ma tutaj trochę przeszkód do wykorzystania. No ale co, mam iść tam na głęboką, to pójdzie po drzewo. Nie, nie, czekaj, na razie idzie, 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 idzie. Jest guma na wierzchu. Dobra, zobacz, zobacz jak idzie do góry. Ale bez... Jak idzie w górę, pięknie, pięknie. No jeszcze trochę do góry, jeszcze, jeszcze. O, ładna ryba. Oj, ładna ryba, widziałem. Bardzo ładna ryba. Aktywna. Ładna, nie? Bardzo ładna. 60 plus na pewno. Oj. Trochę jest wyżej. Do góry idzie, pięknie. Tam są też kamienie, niedobrze. I tak źle, i tak niedobrze. Mhm. Czym się udają nagrać? Ważne, że wyżej trochę chodzi, zobacz. Teraz mamy ją blisko. No bardzo ładna ryba. Oj, ładna ryba. Bardzo ładna. Ładne brzanisko tu jest, no. Widzimy ją. O. Hamulec. Jeszcze ja nie będę odbijał tej żyłki, to muszę trochę tak zrobić, bo taka już skręcona się robi po tych odjazdach. Mhm. Spróbuję zapanować bez tego, bez... Hamulca? Tak, tak, nie będę ją puszczał na hamulce, to będę odbijał korbką. Jak przeciągnie się hol, wiesz, będzie żyłka tak skręcona, że po prostu pęknie od samego skręcenia. No i idzie, zobacz, to ma... Ale odjeżdża. Wolałbym, żeby górą chodziła, nie dołem. Tam co kawałek to jest pułapka. Pięknie. Nimfa? Kiełżyk. No. Ja lubię wszystkie te kiełży. Muszę puścić, muszę, zobacz. Muszę. O, znowu jedzie. Dobrze. Muszę to się oddalić. Dobra, zatrzymała się z góry. To jest dobrze. Wolę jak idzie w górę. Ale znowu w dół. Jak w dół, to ja nie wiem, czego ona się zatrzyma. Jak idzie w dół, dostanę ze skrębem. O, teraz mam bardzo dobry obraz. Piękne światło poza tym. Do szczęśliwego finału to jeszcze zobacz. Nie ma rozmowy, zobacz. Nie ma rozmowy, nic nie zrobić. Nic oddawać, dalej, jeszcze, zobacz. I to wszystko idzie w głąb. Dobra. Tylko cierpliwość, żeby się ratować.
Dobra, widzę gumę na wierzchu. Tam leży taka gałąź, dobra, do wrócimy. To jest sobie na długie minuty. Ale guma na wierzchu, to już jest dobrze. Znowu do dołu wrócimy, ale trzeba na. I ogonem po żółcu, nie dobrze. Że co robi? Ogonem po żywce zaraz wyszepnęła. Po przyponie, wiesz, a przyponie... No tu ją mamy, dobrze. Tu ją mamy. No ładny, ładny wahadłowiec. Ładna mamy tutaj jest. Ma się przy nogach. No tak. Z kamery tutaj nie widać, a już jedziemy z powrotem. Jedziemy z powrotem na wodę. Idziemy na wodę, jedziemy. Ale guma na wierzchu, to jest co? Guma na wierzchu, to jest coś. Znowu zawraca. Kurczę, znowu ogonem po żywce. No dobrze. No dobrze. Dobra, w górę. Śliczna jest. Duża rybka. Gruba, gruba. Tu ją mam pod nogami. Uwaga, 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 uwaga. To stanęła, nie? Nie, nie, idzie, idzie, bo ja ją mam też nie stopnąć. Ale guma, wiesz, jak mi znika guma, to znaczy, że idzie pod mnie. Mhm. No dobra, dobra, środę. Chcesz jakieś asysty z podbieraniem, czy...? Nie, to jeszcze, wiesz, na kolację. Zdążymy. Ledwo. No idzie ładnie pod nogi. Tu jest. Teraz poziomie to chce. Poziomie to chce. Teraz nie jest. Ładnie zapięta. Elektrownie ma. Atomowe, bracie. Są wmontowane. No jest coraz bliżej. Przejechała, ale to będzie odpał znowu, zobacz. Ona ma, bracie, zobacz. Mam elektrownię w tyłku, wiecie, to po prostu można tak, wiesz, do kolacji.
Mogę ją postraszyć, to się szybciej zmęczy. Czym podbierakiem? Ja popiszę po żywcu. Tu jest taka grzeczniejsza. Tak, tak, tamta też tak było. 3 godziny trwała. No. Ale ta się da oderwać trochę. A jesteś ją w stanie do powierzchni? No, ty człowieku, to ja to powierzchni, to od razu jest kontra, zobacz. To mowy nie ma, to jeszcze 15 minut jest przynajmniej. Zobacz, zobacz co się dzieje, brać. No tak to wyglądało, kolejne spływy się zatrzymywały i patrzyły. O, Jezus, kwiata, kwiata. Co ja mogę zrobić? Nic. Teraz to mi się nie podoba. No idzie, idzie. Idzie? Mhm. Idzie, tak. Robert już był świadkiem jednego holu. Robert, na obiad nie zdążysz. No jedzie, zobacz, ja nic nie mogę zrobić. Mowy możesz przeforsować. Zobacz, tu idzie jak pies. Jak się go znajdzie przy brzegu, to ma dosyć i odpala z powrotem w mury. No ale ta chodzi już, zobacz, już płycej chodzi. To już jest, bracie, inna rozmowa, widzisz? Mhm. No, ale odpala, odpala, zobacz. Ma jeszcze energii dużo. Tam jest na szczęście, wiesz, ten kiełż, ten haczyk w kiełżu jest gruby. Na szczęście. No, no już wir zrobiła na powierzchni. Do powierzchni się dała, to już się zjesz. O, ale jednak jedziemy. Ale jestem ukarany za tą powierzchnię. Kilkoma metrami żyłki, zobacz, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Troszkę szybciej, bo na w poziomie to się daje prowadzić. Jak Ach, jak pięknie tam wyskoczyło brzmi. Mam nadzieję, że w kamerze było widać. No i kara za powierzchnię. Zobacz, metry jadą. Metry jadą, bracie. Bardzo nie lubi, jak się od dna odrywa. Bardzo nie lubi. No, ja nie lubię, jak ona przed nie pływa. Mhm. I tu jesteśmy w poważnym konflikcie. Dobrze, już się bliżej znowu. Wir na wodzie kolejny. Ręce trzęsą ze zmęczenia. Znowu, zobacz, trzeba nurkę zrobić.
zwróć uwagę Marcin, że ona odpoczywa w tym czasie. Jak ja ją ciągnę, to ona w ogóle nie walczy, zobacz. Zbiera siły. Po to, żeby odpalić. Potem, żeby odpalić. O, tu już się zatrzymuje, już się zaczyna denerwować. O, tu zaraz odpalać. O, lubię jak w tą stronę zwrot robi, bo... Bo o jednym świadczy to. I co ja mam zrobić? Nic nie mogę. Teraz posłabowna poważnie. Żwiec ma gruby, to widzę na pewno. Żwiec ma gruby. W poziomie to zobacz, idzie. O, i teraz będzie kara za, tak, za powierzchnię znowu. Który to już odjazd? 10? 11. 11. Co gorsza, nie mniej dynamiczny od poprzedniego. No się niczym nie różnią, widzisz sam. Dobrze, że nie odjeżdża na środek rzeki, ale... A żyłka się piłuje przy szczytówce. Nic na to nie można poradzić. Ciekawe, ile wytrzyma. No to fluorokarbon, to mamy nadzieję, że troszkę bardziej niż zwykła żyłka. Oj, kamień. Minęła, dobra. Minęła kamień. To też kółko postanowiła, nie wiem, co ona ma za... No dobrze. Prądu ci w aparacie starczy. Dobra. Postanowiła do spływu kajakowego dołączyć. No możesz przeforsować hol i to nie, urwać, nie. Ale to nie o to chodzi w tym sporcie. A, ogon pokazała pierwszy raz, dobrze. Ale kara znowu za to, proszę. Złowił, forma dokonana. A, znowu się robi. Do góry. Pokaż się nam.
Nie chcę pozować. No teraz. Pokaż się nam, nie chcę. Teraz. Przynajdę. Niecierpliwi jacyś ci kajakarze. Patrzyli, patrzyli, zobaczyli. Nie każdy może sobie pozwolić na półgodzinny postój. Nigdy nie ma dosyć. Ta ryba nigdy nie ma dosyć. Pokaż się nam raz chociaż tu na powierzchni. Nie chcę, nie lubi powierzchni. Znowu w dół. No takich zakrętów już mamy kilkanaście. Znowu odjeżdżamy. Znowu odjeżdżamy. Powinienem ją tak daleko prowokować. Ona jest coraz dalej. W sensie, że nie powinieneś ją puszczać tam dalej? Nie, tam puszczać to ja muszę. Ja to powinienem tam już nie wykonywać żadnych ruchów wędką jakieś daleko. To bardzo wolno. To jak ona czuje jakiekolwiek zagrożenie, to zaraz odjeżdża. Nie wiem skąd ma siły, ale... Mam wrażenie, że te ryby są silniejsze niż 2 lata temu. Nie, one są większe niż 2 lata temu. One po prostu są duże, Marcin. Duża brzana jest zawsze silna. Tam całe szczęście ten amortyzator jeszcze, wiesz, pracuje przy takich zwrotach. Dałem mocniejszy niż ten, bo tamten nie wytrzymywał. Ten żółty, więc teraz dałem zielony. O, jest przy powierzchni. A, ogonek pokazała 2 razy. Dobrze. Gwiazdy w dłużeki niestety są związane z uderzeniami ogonem po żyłce i to jest bardzo niekorzystne zjawisko. Dobry cios po przyponie to jest od razu zerwanie. No, na szczęście nie trafiła dobrze. No, znowu mnie w tę stronę zawraca. No dobrze. To. Jeszcze raz jakoś taka bardziej może. Gdybym powiedział, że objawiał znaki zmęczenia, to bardzo przesadził. Bardzo bym przesadził. Możesz ją próbować na kie? Nie, człowieku, zobacz, ona na każdy ruch to tu zobacz, co jest. Zobacz, ona tak. Przyjemności podbieraka, to nie ma mowy w ogóle o tym. Znaczy, ja mogę podbierak przygotować, żeby było. Żeby już się zaczęła. Ona już wiedziała, że tu na nią oczeka. Wiesz, ja prosiłem podbierakiem, daleko zauważyłem. Teraz rozumiesz, Marcin, moją opowieść o 3-godzinnym holu. Nie wiem, ile ten hol będzie trwał, ale ten sprzed 2 tygodni trwał prawie 3 godziny. Na razie mamy 24 u mnie jest, ale późno zacząłem kręcić, także pewnie już... To, że ta jest na pewno dużo mniejsza od tamtej, bo już 2 razy była na powierzchni albo 3, a tamta nawet po 3 godzinach nawet nic. Nie było rozmowy w ogóle. Tak, już jest jednak. Jednak ja tutaj
często oglądamy Polaroida. No. Jeszcze chciałbym zrobić nawrót, tylko ona się tu tak przestraszy, że po prostu nie jedno zdąży odbijać, ale może już jest taka trochę mocniejsze, ale no, ale znowu widzisz, zobacz, podpaliłem. Wyjątkowo aktywna ryba. Odpaliłem trochę. Ach, pogrzymce znowu, jakiś odbył, ale jaki? Wodem. Poczułeś na żyłce, ale tak? Ale jaki? To był to po prostu takie szarpnięcie, że myślałem, że już po rybie. Wiesz, odwróciła się i ciach, no. Ona się odwraca, bracie, to jest po prostu dramat. A żyłka już jest tak szorstka, ja słyszę jak szura po przelotce, bo już jest starta w połowie. Chyba jeszcze wcześniej. Może? Może. Ładna ryba. No może. Nie. No. Tak wtedy wyglądało, tu niby idzie, niby tego, ale postanawia odpłynąć i ma siłę nadal na to. Nie wiadomo skąd. I to solidny zestaw. Jest dla mnie królową rzecznych ryb. Żaden boleń, żadna głowacica, żaden sandacz. Sum to nie wiem, sum to wielkością nadrabia. Ale zobacz, no sam widzisz, no który to jest? Jakby sum miał siłę brzany przy swoich rozmiarach. No tak, no, przecież to nie jest ryba dwumetrowa, nie nawet metrowa. Ale parę centymetrów ma. Chciałbym ją zmierzyć. No. No pod... Zobaczyła faceta z kamerą. Nie chcę zostać celebrytką. Może ja zaryzykuję ten z tym podbierakiem, nie? Jak wystawisz do niej podbierak, to przecież ucieknie, ona musi sama wpłynąć, bracie, bo to inaczej to... Usłyszałam. Jak macha ogonem, ogon po prostu nie znosi sprzeciwu, znowu spada. Guma napięta, wędka wygięta, czyli nacisk na rybę jest właściwy. Co z tego? Nawet gdybym miał grubszy sprzęt, to i tak nic nie poradzę, bo haczyk jest mały. Mam haczyk grubym sprzętem, więc nic nie mogę poradzić, oprócz tego, żeby dbać o pełne napięcie sprzętu. Ona mi tu koło nóg chciała zawrócić, ale ona musiała zawracać w drugą stronę, w tą nóżce, znowu. Grubcia. Tak,
Ta żyłka. No ona jest pod nią, ta żyłka. No widzę właśnie. To jest niedobrze bardzo. Dobra. No już chyba powinna się poddać. Nie, nie, człowieku, dobra. Znaczy najgorsze jest to, że ona teraz ma te ruchy takie, wiesz, kółko. Przeszedł na ten kamień, to ja bym nie widział tego. Wiesz co, ja podejrzewam, że ona tam może czuć się za płytko, gdzie stoisz, bo tam są te głazy. No ale tak to ja jej nie sięgnę, bo ja nie widzę jej z wody. Bo ona cały czas robi, tu robi te nawroty, może by ci się udało podejść tutaj kawałek. Znaczy mogę próbować wejść do wody. I ciutkę pod górę, bo ona tutaj ma taką... Jest taki kamień, wiesz, spróbuję na niego wejść. Ona ma tutaj taką wnękę, wiesz. I ona się tutaj czuje bezpiecznie po prostu przy tej wnęce. Ale jak do tego kamienia tutaj doszedł, do tego... Nie, ja muszę ją iść jeszcze z tobą, no. Ja ją tu zawrócę, na tej głębszej wodzie, tylko ja ją wtedy, jak będzie za głęboka woda, to ja nie sięgnę po dwie raty. Tak to jest szansa, że sięgnę. No nie jest tak, że ona sobie wolno pływa, ona wolno pływa, bo zbiera siły. Płynie do ciebie, płynie. Przynajmniej. Aj! Minęła się 10 cm z podwieraty. Tak, widziałem. Chyba mam to nagrane. I drugi zakręt na spokojniejszy. Zacznę mnie fart teraz. Tylko jak wiesz, jak się minie żyłka, dotknie podwieraka, to będzie po rybie, bo to jest ryzyko. Ale ryzyko warte podjęcia. Cała zabawa polega na tym, że podbierak ma być nieruchomy. I ona ma... Wróciła mi tu, gdzie trzeba. I pod nie. Podkręć. Skróć sobie dystans jeszcze. Nie, już nie. Ja muszę ją tutaj, żeby... Nie w tą stronę. Zauważyła podbierak niestety. Zawróciła. Musi być. Chyba się udało. Ha, udało się. Gratulacje, Jacek. Udało się. Nie ma sensu, żeby miała tą przynętę w pysku. Czekaj. Coś widzę, co ją wypinam. Czekaj. Dobra. Tak. O, tu ma kiełżyka, zobacz. To przynęta, na którą wzięła. Malutka jak na spinning, bezzadziorowa. Pokażemy, o. Taka jest brzana, o. To pokażę, o. Piękna ryba. Jeszcze przejdę na tryb tylko zdjęciowy. Włożę pod wodę jeszcze.
Nie, no to długi hol będzie człowieku, to jest wiesz. No to GoPro jadę, dlatego że tutaj jest wiesz dużo tego. Pięknie widać. Jakbyś dał radę na ten kamień przejść. Na ten, to ja wiesz, bo ja tam nie mogę iść z lewej strony. Tam nic nie ma. To ja bym miał dużo lepiej tutaj. No widzisz. Pięknie. Ja trochę szerokim kątem jadę, także będę cię widział, wiesz. W całości. Chyba ładna. Każda brzana jest ładna. Pytanie, czy duża. Miałem na myśli duża. Ten spokój na początku holu mówi o tym, że jest duża. Mówiłeś, że chyba coś małego. Pamiętasz? Tak, ale mam dość tak... To duża tak robi. Ona musi obejrzeć, z kim ma do czynienia. Ten pierwszy odjazd świadczy o tym, że się przejęła rolą. Zobaczyła, że nie ma żartów. Pięknie do góry idzie. Mega amortyzatora to mam, ale... Tak? No to nic. Daj popracować kijowi, prostopadle trzymaj go. Sam amortyzator w wypadku tej ryby może nie wystarczyć. Dobra ryba jest, dobra. O, proszę, tu ją mamy. I bezpiecznie w strefie chodzicie, nie pozwala się nawet zobaczyć. Tak, tak, to jeszcze tu mamy trochę czasu. Może by mi się udało na ten kamień tu przejść, to bym cię bardziej z boku złapał. Spróbuję tu przejść. Na razie, jakby tu miała pływać, to ja będę uciekał po prostu. Wiesz, mam szeroki kąt i pięknie cię tu widzę. Aha. Zobaczyłem cały amortyzator, nie zobaczyłem ryby. No i przy podbieraniu może coś tam. Bardzo ładna ryba. Niebezpiecznie ładna ryba. Mówiłem ci. To nie będzie krótka zabawa. Na razie jest tylko 6 minut. No 7. Bardzo ładna, złocista.
Myślisz, że to już? Nie. Chcę być gotowy. Wychodzi amortyzator, nic. Z wody. No coś wychodzi tutaj. Nie widziałeś? Nie, nie, bo nie mam polaroidów, wiesz, bo mi... Aha, zobacz teraz. Oj, ładna. To może być 7 dych. Czekaj, może włożę polaroidy, żebym lepiej ogarniał sytuację. No, może tak. Znaczy, staraj się ją do góry trzymać, ale tak wiesz, z czuciem, bo ona tego strasznie nie lubi. Amortyzator w górze. No, tak. Pokazała się. Znaczy mamy szansę. Nie zapominaj, że masz 18, Marcin. A nie 28. Pamiętam, że amortyzator. Biały streamer z cytrynową, powiedziałeś. Tak, lubią cytryny. Dobra, jest tutaj, mamy ją. Piękna ryba. No, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Ale ważne, że się na powierzchni pokazała. To mamy szansę. Jakby wiedziała, co to no kill, to by było szybciej. Chodzi znowu. Amortyzator w wodzie. Nie tym razem. Brzana z drzewa. Dokładnie na drzewo rzućmy. Mieliśmy amortyzator. Możemy zobaczyć. O to chodziło. Marcin, jest twoja. Git. Jest twoja. Jest twoja, idę do niej. Idę do niej obejrzeć ją. Trudno, już pływam. Wyglądamy w podgórę. Dziękuję, ona mi za gorąco chce wejrzeć. Dają tutaj, to będzie wynosz. Zjedzonego streamera. Happy. Czap. Dzięki. Chyba tak. Ready? Dobra, i się gra, dobra. Że jeszcze ją obejrzę. Niska. Ładnie, dobra. Wypuszczamy. Mhm.
Meteor.